Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Krzemiński. Jesteśmy razem z członkami Stowarzyszenia Marki Pustelnik Struga, ze Zbyszkiem Paciorkiem, z Tomkiem Paciorkiem, z Andrzejem, przed kamienicą przy ulicy Piłsudskiego 135. Jest to przedwojenna kamienica z 1933 roku. Mieszkańcy tej kamienicy zgłosili się do nas, ponieważ znaleźli stare artefakty mareckie związane z okupacją, związane z latami 39-45, także chcemy to zobaczyć, chcemy to dotknąć, chcemy Państwa poznać i również im serdecznie podziękować. Za chwilę poznacie Pana Andrzeja i Panią Justynę. Serdecznie zapraszam. Znalazłam je na strychu podczas porządków, tak? Znalazłam, no wiadomo, dużo różnych rzeczy, między innymi była jakaś taka reklamówka bardzo zakurzona, ale zajrzałam do niej, co tam jest ciekawego, więc okazało się, że są tu takie cenne rzeczy, z którymi w sumie nie wiedziałam, co zrobić, tak? Więc je spakowałam do pudełeczka, schowałam na jakiś czas i zapomniałam, przyznam się. I ostatnio znowu je znalazłam i się zastanawialiśmy z mężem, co z nimi zrobić, tak? No i znalazłam pana Tomasza na Facebooku. Państwo przyczynili się do zachowania, przyczynili się do, można powiedzieć, ocalenia dokumentów związanych z II wojną światową, dokumentów dotyczących naszych marek. Tutaj mamy akurat kartkę żywnościową z pieczątką Sklep Spożywczy Dymowski i z nazwiskiem osoby, która była właścicielem tej kartki, niejaki pan Wójcik Jan z Pustelnika. To są oryginały tych zabytków. Piękna karta, piękna korespondencja, obwieszczenie. To jest dokument, który jest niestety w najgorszym stanie, ale jest bardzo czytelny, jest do uratowania. A specjaliści powiedzieli, że on znajdował się w jakimś środowisku zbliżonym do ognia, może gdzieś za piecem dostał troszeczkę takiego ognia, nie spłonął, ale te jego zabarwienia są związane z jakąś ogromną temperaturą, w której przebywał. W pudełku leżał za piecem przez jakiś dłuższy czas i dlatego tak tutaj widzimy takie zabarwienia, takie przegrzanie. Tutaj proszę zwrócić uwagę, wójt gminy Stanisław Jankowski. Ten dokument jest do uratowania, ale wymaga bardzo takiej solidnej konserwacji. To jest obowiązkowy kontyngent na dostarczenie na godzinę 10 rano na dzień 28 kwiecień 1941 sztuk bydła 1. To jest jeden z najlepiej zachowanych z tych dokumentów. Tutaj taki troszeczkę jest jeszcze tajemniczy, musimy to przetłumaczyć, bo to jest całkowicie w języku niemieckim. Drodzy Państwo, to co widzicie, to po prostu w naszych zbiorach, w zbiorach Stowarzyszenia Marki Pustelnik Struga, któremu marzy się, żeby powstało Muzeum Marek, Muzeum Ziemi Mareckiej. Mamy już, można powiedzieć, kilkaset takich różnych dokumentów z różnych epok, z różnych dziedzin, ale takich jak te tutaj dzięki Państwu, Pani Justynie i Panu Andrzejowi Jesz, nie mamy. Natomiast chodzi o to, żeby to zachować dla potomnych, dla innych mieszkańców, żebyśmy właśnie tutaj pamiętali o tym, jak żyli nasi przodkowie, w jaki sposób funkcjonowali tutaj akurat w tym temacie związanym z okupacją, z wydarzeniami dotyczącymi II wojny światowej. Drodzy Państwo, droga Pani Justyno, Panie Andrzeju, tutaj ten tom pierwszy rocznika mareckiego jest naszym takim hołdem, podziękowaniem za tak wspaniałą postawę, żeście ocalili tyle tych dokumentów związanych z dziejami naszego miasteczka, z dziejami Marek. Niech to będzie ta forma takiego podziękowania, ten tom pierwszy rocznika mareckiego dla Was, również z gratulacjami i z życzeniami wszystkiego, co dobre, wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Może na ręce, tak? Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę bardzo. Na ręce Pana Andrzeja. Dziękuję bardzo.